Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w 6 odcinku z Dead Space'a, jako nocne zagrajmy. Wybaczcie, że dość często nie ma Dead Space'a, raz na jakieś kilka dni. Są też inne gry, a po drugie jakoś nie mam weny na taką czasami nocną pogrywajkę, ale spokojnie. Dobra, kieruj mnie. Będę się starał mówił w miarę głośno, ale też... What the hell? Ej, no próbują mnie normalnie tutaj znowu straszyć jakieś duchy. A? Poszło. Smacznie. The obvious symptoms are acute depression, insomnia, and hallucination. Incidents of violence and even murder also indicate extreme paranoia. Dr. Mercer has advised that I bring some of the affected on board for study. Dr. Wellen, the planet-side psychiatrist, has reported that his own analysis has been fruitless. I'm hesitant to rely on Dr. Mercer at this point, but I need his expertise. We need solutions, and we need them quickly. Okej. Te swoje rozwiązania dostaniesz w swoim czasie. Tylko teraz musimy uważać. Bo jest tu dość niebezpiecznie. Brudzisz te szyby, wiesz? Nie gadaj, że będziemy z tym walczyć. Coś tu leży. Ty gnido. Ach, ty. Bardzo ciężko i jest wręcz okropnie z tymi mutantami, już te naprawdę ostro zmutagenowane to robią naprawdę ostrego kopa. Zaraz zrobimy z nimi porządek, takie mądre są, trzeba się przygotować na wszystko. No, chętni. Ja tu jeszcze szukam. To jeszcze to przeżyło. No. Te, już tyle mu tego zostało. On zostaw stazy, ale to mi niepotrzebne. Co to jest? Raport z autopsji, a co mnie to interesuje? Jakiś raport z autopsji. Rick kapitana. O, proszę. I hajsy. Jeszcze coś tutaj leży. Ręce mocy. Nieźle. Tutaj co? Head to the tram station, and I'll contact you there. I'm going to find out what the hell happened to the ship. Hajsy. Kurde. To jakby był taki mini boss, bym powiedział, szczerze mówiąc. Albo jakiś nowy archetyp stworzeń. No to zamknięte, więc nic nie zdziałamy. Jakby mnie nie było, słychać, to zawsze mogę jeszcze grę trochę wyciszyć, ale wiem gdzie iść. Tylko najgorsze jest to, że nie mam już amunicji za bardzo. Więc teraz jest mega problem. Obyśmy wytrwali. Tutaj żeby było jakieś ammo, no nie proszę o zbyt wiele. Ha? Co tu leży? Aha.
jakieś żelazne coś. Tego do końca nie przeczytałem. O, tutaj pewnie hajsy. No właśnie. Nawet nie musiałem zgadywać, bo wiedziałem, że coś leży. Energia plazmowa. To jest spokojnie, nie bulwersuj się. Zaraz znajdziesz cokolwiek. A, szkoda. To możemy sobie naładować, ale to nie trzeba. A kojarzę już to miejsce. To już kojarzę. Ale jeszcze się tak przejdę dokładnie, żeby się nieco rozejrzeć. Dobra, w tą stronę mam iść. Tak jak mówiłem, no nie było za często Dead Space'a. O kur... Jesteśmy w stanie... Musimy tak walczyć. Nie mamy wyboru. Skubany. Yes. Przecież ja padnę zaraz na zawał. Nie ma mamo, jestem w stanie krytycznym. Chciałem powiedzieć już po raz drugi, że no dawno nie było Dead Space'a, z jakieś 5 dni. Chciałem to jakoś nadrobić. Ale teraz bez ammo jestem. No, zrobię to, dobrze. Czy ja się kiedyś doczekam? I found the deck logs. Whatever is happening around here, it came from the planet when they cracked it open. It spread to the colony and reached the ship. O, jest, jest. Magazyn, dobrze. Jak ja się cieszę. Teraz odkupimy sobie nieco ammo. O, mam aż magazyn w mocy. Moment. Dobra, pociski pulsacyjne kupujemy. Dobra, jeszcze raz. Nobody would tell us what's happening. These wounds. Dobra, jeszcze kilka zestawów medycznych. Dobra. Get up to the table. Hold him. Not if you hold him down. Dobra. Zrobiliśmy co trzeba. Co tu mamy? No i teraz mamy trochę ammo. No i jest git. I o to chodzi. Okej, okay, zrobimy sobie jeszcze save'a. Tak, save. No. No i mamy tam z parę minut przegranych. Tak, nadpisujemy to. Ogólnie masakra. Jakbym tak przechodził dalej bez ammo, to szybciej bym zginął. Czyli teraz tam idziemy. A tu coś jeszcze zbiorę. Energię plazmową. Chociaż tą energię plazmową to ja sobie mogę sprzedać. Bo ona mi się w ogóle nie przydaje. Nie korzystam z tego. Dobra, to teraz co? Energię plazmową, tak, sprzedajemy. Okej, wszystko. Stelaże liniowe. Linowe, co to jest w ogóle? Pistolet linowy. To bym zostawił, szczerze mówiąc. Bo to jeszcze się może przydać. Oj, kupimy sobie jeszcze pociski pulsacyjne. Na zapas. W sumie też sprzedamy. Co tam? Nie zaszkodzi.
I jeszcze raz pociski pulsacyjne. I jeszcze raz. Teraz będziemy mieli już mega duży zapas. Nie jest już źle. Dobra, gdzie to idziemy? Okej, okay, tutaj. Żebyśmy się nie pogubili. Dobra, otwieraj te czuczki. Słychać mnie, nie? No, nie chce mi się głośniej mówić jeszcze o tej porze. Więc staram się tonować mój głos. Dachel. Kolejny magazyn. Tylko zobaczymy, co oni tutaj oferują w tym magazynie. Nic w sumie, dobra. Wywalone mam. Okej. Teraz tutaj, nie? O, skończyliśmy drugi rozdział. Jak miło. No, to świetnie. Tak, zapisujemy jeszcze grę. Czemu by nie? No, to się cieszę. Bardzo. Korekta kursu. Czyli teraz będziemy musieli się kierować jakby pewnym kierunkiem kursu. Dzięki czemu dotrzemy do celu. You got two problems, and we're working on borrowed time here. First, there's no fuel in the engines. Second, the gravity centrifuge is offline, which means there's a couple of trillion tons of rock pulling us down. I need you to get that centrifuge operational. Refuel the main engine and fire it up so I can stabilize the ship's orbit. Jest tragicznie. Szczerze mówiąc, jest naprawdę źle. A, otworzyliśmy ledwie jedną szafkę, tu jest jeszcze jedna do otworzenia. Ale to tylko energia plazmowa, mi się to nie przyda. O, hajsy. Ja sobie wszystko dokładnie sprawdzę, bo mam wrażenie, że coś tu jest ukryte. To jest winda, więc na razie z niej nie będziemy korzystać. Gdzieś jeszcze nie byłem? Tu chyba jeszcze. Personal właśnie. Acting Chief Engineer Jacob Temple. It's been two days since they pulled that planet open since. O, biedaku. The panic, the riots. They were nothing compared with what came after. Our friends, our coworkers. Wyjmiemy cię z tego fotela. I wybaczcie za ten alarm. Nie mam na niego wpływu. My crew, they're starting to crack. Może coś masz. I'm trying to keep an eye on them, but right now I have bigger problems. We're hemorrhaging fuel and the primary engine is laboring. Danvers and I are going to try to reach the fuel depot and see if we can fix it. Głowa nie. O, może być. Jeszcze się fajnie kręci. Dobra, niech się kręci dalej. No niech ten alarm przestanie hałasować jeszcze teraz. Zachciało im się. Dobra, kieruj mnie. Dobra. Idź dalej, idź dalej. Dobrze. Byleby mnie nic nie wystraszyło. Podejrzane. Aż warto podejść. Wara ode mnie. Już myślałem, że wypluję swoją wątrobę z tego powodu, ale bywało gorzej. Tu coś leży. A, coś znowu niepotrzebnego. Dziennik pokładowy. A walić to. O, jest warsztacik. Mamy teraz dwa te węzły mocy, więc zużyjemy je rozsądnie na karabin pulsacyjny. Tylko co mu teraz dać? No wiem, że już to zrobiono. Dobra, dam mu ten węzeł. I teraz przeładowywanie, obrażenia czy pojemność. A dajmy mu damage. I jest. I teraz 6 punktów damage'a.
No i git. Możemy iść. Cieszysz się? Teraz twoja kaweczka będzie zadawać większy damage. Więc nic mi już nie będzie praktycznie straszne. Tylko proszę cię, nie zgin. Wszystko, ale mi nie gin. A? Który mądry i cwany? Kurde. Coś próbuje mnie wystraszyć. Tu szafeczka. Tu coś znowu leży. Coś dla naszego oka warte. Tu skrzyneczka. Znowu energia plazmowa, jak mi się to nie przydaje w ogóle. A, najwyżej się to przydaje. Grzeczniej. To nie będzie bolało. Co wy cały czas rozpicić tą energię plazmową? Wkurzać mnie to zaczyna. Kineza wymagana. Cokolwiek to. Aha. Dobra. O, łeb mu odpadł. Czyli teraz mamy ruszać tam. Robi się ekscytująco. Chyba żeśmy dobrze zrobili, nie? Nie, no dobrze. Idziemy tam. Teno, nie hałasuj. Wiem, że ci się odbiło. Ty zjadłeś człowieka czy coś. Ale no... bez przesady. Już. Teno, nie gadajcie, że mi się znowu ammo skończyło. No, really? Same hajsy? Dobra, trzeba teraz oszczędniej. Kurde, nie chcę być bogaty, ja chcę mieć ammo. Tu sprawdzimy. Kurde, mam jakiś dziennik, skaner audio. Co mnie to interesuje? Someone has shut off the fuel lines to the primary engine and damaged the valves in the process. They need to be repaired before I can reopen them, but we're running out of time. With the engine offline, orbit decay will begin in less than 10 hours. I just can't understand who would do this. If it's one of those crazy unitologist bastards, I'll break their neck. Understand they were coming. We never should have let them. Shut up, Danvers! Help me with the tools. Oh, Temple out. Yes. W końcu się znalazłam, mo. Trochę żeśmy polutowali. Opłaciło nam się to. A teraz wyżej. Gdzie ty jesteś, mutancie? Tam żeś mi nawiał. Więc tu biegniemy. Znowu pociski. Kurczę, to by mnie będzie drażniło. Ale co ja poradzę? Aha, i tak będę się kręcił w kółko. Czyli tutaj nic nie ma. Tu mi nic nie czeka. No to... co, mamy stąd już iść? No tak. Czyli żeśmy zrobili... wszystko. Tylko coś nie chce maszyna ruszyć. To jest najgorsze. Jak maszyna nie ruszy.
Te, no, to jak to mamy zrobić? Teraz to ja już zgłupiałem, tak szczerze mówiąc. Ale jak zrobimy takie coś... A, to były te beczki, dzięki czemu mogliśmy ich wykończyć. No cóż, ja tego nie wykorzystałem. No, no właśnie, to nie ma sensu. Jeszcze raz się porządnie rozejrzę. Nic nie znajdę, to idę. O, jest save. Aha, rozpruwacz, proszę bardzo. Jakiś schemacik. Co to jest? Co mamy rozwinąć? Nie czaję. Mam strzelić w to? Teraz to już nie wiem. Ale zbyliśmy jakiś schemat na rozpruwacz. Tyle to wiem. A dalej to już kompletnie nie wiadomo, co mam zrobić, żeby to rozwinąć. Może tak. Aha. Chwileczkę. Czyli to jednak jest możliwe. Będzie cięższe do rozwiązania niż mi się wydawało. Czekaj, nie, coś tutaj może. Do rozwinięcia mamy coś, tyle wiem. Może w te kabelki strzelić albo to. Nie, nie czaję już tego. Dobra, zakończymy już odcinek. Mam wrażenie, że już jest w miarę długo. I w następnym odcinku najwyżej rozwikłamy tą niecną zagadkę. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 6 odcinka z Dead Space'a. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się na razie, yo. I jeżeli wam się jeszcze raz podobało, to możecie napisać w komentarzu, czy nie było za głośno, czy mnie nie było słychać za słabo. Bo jeżeli tak było, to następnym razem mogę to ogarnąć jakoś tak. Na razie.